Witajcie. Dziś do rozwiązania mam układ algebraiczny, w którym są dwie funkcje kwadratowe, ale najpierw przypomnę graficzne, jak to wygląda, rozwiązywanie tych układów i czym się różni od algebraicznego. Po pierwsze, graficzne. Przedstawiłam tu kilka różnych przypadków, a więc rysowanie. Czyli potrzebujemy ustalić punkty i zobaczyć, czy obie funkcje się przetną, czy nie. Popatrzmy. Może być na przykład tak, że parabola, czyli funkcja kwadratowa, jest ramionami w górę. I mamy jakąś funkcję liniową. One mogą się przeciąć w dwóch miejscach. Wówczas w rozwiązaniu algebraicznym wyjdą dwa punkty. Te dwa. Jeżeli będziemy mieli funkcję kwadratową, parabolę i wykres funkcji liniowej, która tutaj jest przedstawiona na przykład i one będą się stykały, wówczas mówimy, że taki układ będzie miał jedno rozwiązanie. I trzeci taki, w którym będziemy mieli na przykład funkcję kwadratową ramionami do góry i one oddalą się od siebie, wówczas taki układ nie ma rozwiązania. Można było oczywiście narysować funkcję zupełnie inaczej, czyli na przykład ramionami do dołu. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że to jest metoda graficzna i jak się ma do metody algebraicznej. Teraz my mamy przypadek, w którym będziemy mieli dwie funkcje, właśnie tak jak tutaj kwadratowe. I teraz popatrzmy. Mogą być tak, że obie będą ramionami do góry, obie ramionami do dołu. Ja tutaj pokazuję taki przykładowy, kiedy jedna jest do góry, druga jest do dołu. I to jest taki przypadek jak u nas, bo jest plus i minus. A wy wiecie, że jak jest plus przed x kwadrat, to ramiona w górę, jak minus, to ramiona w dół. I kiedy się przetną w dwóch miejscach, czyli dwa rozwiązania. Kiedy w jednym miejscu, czyli jedno rozwiązanie. I kiedy oddalą się od siebie, a więc rozwiązania mieć nie będą. I tak wygląda rysowanie, czyli metoda graficzna. Natomiast my zajmiemy się metodą algebraiczną, czyli wyznaczeniem tych miejsc wspólnych. Albo tych dwóch, albo tego jednego, albo nie będą miały. Jak wykonujemy takie zadanie? No tak jak do tej pory, jeżeli umiecie rozwiązywać układy, to zapewne pamiętacie, że należy po prostu wygodnie chyba metodą podstawiania, czyli podstawić albo górne równanie, albo dolne pod y, bo tu mamy gotowy y, więc warto z niego skorzystać, czyli po prostu sobie zamienię tego y, który tutaj jest, tym o y. Oczywiście można odwrotnie, nie ma tu żadnej różnicy i wstawię tu po prostu, czyli minus x kwadrat plus 4x jest równe temu, co zostało. X kwadrat plus 2x minus 4, a dolne równanie po prostu przepiszę. Oczywiście mogłam to zrobić odwrotnie, ale mi było wygodniej w ten sposób. Co teraz? Teraz to sobie zapiszę, że to górne to jest moje pierwsze równanie, to dolne to jest moje drugie i rozwiążę pierwsze równanie, a potem wrócę do drugiego. Czyli rozwiązuję sobie pierwsze równanie. Pamiętacie, jak rozwiązujemy, mam nadzieję? Ponieważ jest to kwadratowa, czyli musimy wszystko przerzucić na jedną stronę. Czyli tak, minus x kwadrat plus 4x, które stoją już po tej stronie, zostawiam, ale wszystkie inne, które stały po przeciwnej stronie znaku równości, przekładam ze zmienionym znakiem. Czyli x kwadrat to będzie minus, 2x to będzie minus i minus to będzie plus. Wszystko daje stronę zerową. I to jest pierwsze równanie, które rozwiązuję. A teraz redukcja wyrazów podobnych. To oczywiście jest x. Minus x kwadrat. Czyli mamy takie 2. Minus 2x kwadrat. 4x i minus 2. Czyli plus 2x. I zostaje plus 4. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, co w tej chwili musimy wykonać. Bo oczywiście deltę, czyli wyznaczyć będę musiała a, to co stoi przed x kwadrat, czyli minus 2, b, to co stoi przed x, czyli 2 i c, to co stoi
bez x-owe. Wzór na deltę b to b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, odjąć 4 razy a razy minus 2 i razy c, czyli razy 4. 4 i uwaga, minusy, minus, minus, czyli plus. 4 razy 4, 16 i razy 2, 32, łącznie daje nam 36, czyli mamy pierwiastek z delty, to pierwiastek z 36. No to liczymy x1 i x2, bo pamiętacie zapewne, że gdy delta jest dodatnia, to liczymy x1 i x2. I wzór oczywiście zapisujemy. Na x2 taki sam, tylko zmiana w znaku. I podstawiamy. Czyli x1 to minus b, czyli minus 2, minus pierwiastek z delty, pierwiastek z 36, 6, przez 2 razy a, czyli razy minus 2. Wyliczmy, minus 2 minus 6 to minus 8, przez 2 razy minus 2 to minus 4, a minus przez minus daje nam plus, czyli mamy 8 czwartych, a więc 2. Identycznie zadziałamy na x2, czyli minus b, b jest dwójką, ale jest minus, czyli mamy minus 2, plus pierwiastek z delty, czyli 6, przez 2 razy a to minus dwójka. Czyli mamy 4 minus czwarte, a więc minus 1. No i co robię? Oba wracają do początku, czyli tu. I muszę je użyć, czyli x wyszedł dwójka i x wyszedł minus 1. I tak też zrobię, czyli x jest równy 2 i x jest równy minus 1. Takie. A więc wyszedł nam przypadek, któryś z tych, w którym mamy dwa punkty. Taki. No i y jest równy minus x kwadrat plus 4x. Y jest równy minus x kwadrat plus 4x. Mogłoby być to oczywiście to górne równanie. Tak naprawdę to nie ma różnicy, które to z tych równań byłoby. No i co teraz robię? Znów podstawiam. Podstawię sobie tę dwójeczkę tu pod x, a następnie tego x pod to i pod to. No to teraz tu, czyli x równy 2, a tu pod y będziemy mieli minus 2 do potęgi drugiej plus 4 razy 2. Co z tego wnioskujemy? Wnioskujemy z tego, ja to oddzielę, że x jest równe 2, ale wtedy y jest. Patrzcie, ten minus nie tyczy się kwadratu, więc nie róbcie z tego plusa. On stoi sobie osobno, czyli on zostaje, kwadrat na niego nie działa. Czyli 2 do drugiej to 4, ale jeszcze minus to minus 4, plus 4 razy 2, czyli 8, wynik daje nam 4. Co otrzymałam? Otrzymałam, o, już tutaj odkreślę, punkt 2, 4, pierwszy z punktów, a w drugim mamy tak, przepisuję, a tu podstawiam minus, uwaga, minus 1 pod potęgę, plus 4 razy minus 1. I tu uważajcie, żebyście się nie pomylili. Czyli x równy minus 1, a w y mamy ten minus zostaje, ale ten się kasuje, bo jest pod potęgą, czyli minus razy minus daje mi plus i jeszcze tu jest minus, czyli będzie minus 1, plus 4 razy minus 1, czyli plus razy minus daje minus, czyli minus 4 i daje nam minus 5. Czyli mój punkt B to minus 1, minus 5. Ja wcześniej przygotowałam sobie te wykresy, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają i czy faktycznie te punkty, które tutaj mam, będą takie jak na moim wykresie. A więc punkt 2, 4 i punkt B, minus 1, minus 5. Ja skopiuję sobie te nasze punkty, które nam tu wyszły. Jeszcze raz, bo... O. I zobaczymy,
jak już to przygotowałam, czy wyjdzie identycznie. Wkleję teraz i sprawdzimy, czy te punkty faktycznie wyszły takie same. Sprawdźmy. Dla minus jedynki powinna być minus piątka i to powinien być punkt B. Jest. Dla dwójki powinna być czwórka, to jest dwójka, powinna być czwórka i to jest punkt A. Wszystko się zgadza. Znaczy, że prawidłowo wykonałam rozwiązanie tego układu. To wszystko, dziękuję bardzo.